Cześć, witamy Was w ostatnim odcinku raportu w terenie z Polkonu 2013. Witają się z Wami Elia i Velios. Za sobą mamy galę rozdania nagród Zajdla. Tak, wczoraj wieczorem odbyła się gala rozdania. Jak niektórzy już wiedzą, zdobył obie nagrody Robert M. Wegner. No, gratulujemy serdecznie. Serdecznie gratulujemy. Zasłużył. Tak. Po tym na gali zostały wręczone różne dodatkowe nagrody, między innymi. Dużo nagród. Pamiętam, to już miliony nagród. Ile jeszcze tych nagród wręczymy? Ile? Między innymi nagrodę za PMMA, którym sędziował nasz Krzysiu sędziował, więc on tam niedługo troszkę pewnie jakąś relację z tego może nawet nakręci. Na pewno będzie jakiś wywiad, podejrzewam, z tego coś będziemy na pewno wrzucać i troszkę o tym mówić. Oprócz tego nagroda za najlepszy scenariusz na sesję RPG, właśnie scenariusz do gry fabularnej, Quentin. Mhm. Co jeszcze było? Poza tym... Macki są fajne, wygrało. Macki są fajne. Poza tym, no, mamy niedzielę. Dzisiaj już pustoszeje tutaj Polkon. I poza tym jest zimno, jest bardzo zimno. Chmury przyszły, pada. Momentami świeci słońce, momentami znowu pada. Ale prelekcje nadal się odbywają. Zresztą jedną właśnie... Jesteśmy w trakcie kręcenia jednej. Tak, dokładnie. Mamy bardzo dużo prelekcji, pamiętajcie o tym. Bardzo dużo będzie do oglądania, więc jeżeli stwierdziliście, że olewacie Polkon, albo że... To byłoby złą decyzją. Bardzo złą decyzją. Albo nie mogliście tutaj dotrzeć, współczujemy. Udostępnimy dla Was specjalnie bardzo dużo materiałów. Zresztą dla siebie też, bo nie byliśmy w stanie wszystkiego ogarnąć. Staraliśmy się tak dobierać też te prelekcje, żeby one były właśnie z tymi najfajniejszymi mówcami, tak? Z tymi prelegentami, którzy najfajniej opowiadają, najciekawiej, gdzie jest najweselej i najprzyjemniej. No już troszkę jakby jest takich wyg w fandomie, które tak działają. Tak, prelekcji jest bardzo dużo. No i co możemy więcej powiedzieć? Możemy powiedzieć, że dzisiaj do godziny 16 jeszcze Polkon trwa, bo on został wczoraj na gali Zajdla oficjalnie zakończony, no ale wiadomo, tak zawsze jest, tak? W soboty się kończy oficjalnie, a potem jeszcze to trwa przez cały dzień i o godzinie 16 jest koniec zupełnie. No dobra, ja teraz mogę tylko wspomnieć, że jeszcze właśnie teraz zaczęła się ta prelekcja, panel w sumie dyskusyjny dotyczący tego, jak zrobić... Jak zrobić dobry konwent i nie popełnić błędów. Podstawowych błędów. I nie chodzi to o psztyczek w sumie do organizatorów Polkonu, bo generalnie konwent naprawdę na plus, bardzo na plus, tak. Mnie się bardzo podobało. To, że z początku nie wypaliło, no to zawsze jakoś rzutuje. Jak to wczoraj byliśmy na pewnej prelekcji, gdzie wspominano początki fandomu, to właśnie prowadzący powiedział bardzo dobrze, bywało gorzej, no. Zdarzały się gorsze rzeczy, myślę, że to... Ja wiem, ja współczuję wszystkim, którzy musieli tego Sydenko doświadczyć, tak? Ale jednak następnego dnia już było wszystko naprawione i konwent się odbył normalnie, w normalnych warunkach, był bardzo fajny i naprawdę cieszymy się z tego, że tu jesteśmy. Tak, bardzo się cieszymy, no i czekamy, co będzie właśnie dalej, bo... W przyszłym roku Polkon? W Bielsku Białej organizują tam twórcy m.in. właśnie Grojkonu i będzie też fajnie, bo Grojkon rośnie w ostatnich latach w siłę bardzo mocno. Tak, ma być dużo atrakcji, zresztą scena koncertowa. Tak, i bardzo dużo właśnie... której tu nie było na przykład nic tak, tego typu. Będzie bardzo dużo atrakcji na zewnątrz. Także zobaczymy. Dobrze, ale to będziemy śledzić już w przyszłym roku. O, cześć Pepcok. Tak, właśnie chciałem nakręcić prelekcję o tym, jak powinno się robić konwenty, ale tam nie ma miejsca, żeby się rozstawić z kamerą. Tam w ogóle nie ma miejsca, żeby wejść. No to niestety nie dowiecie się. Jest po prostu cała sala pełna. O, no to przykro. Wszyscy poszli na tą prelekcję. No to słuchajcie, ale my tutaj też o 15 pewnie się zwijamy i będziemy jechali do Krakowa, no bo jednak się jedzie 5 godzin z hakiem. Niestety to, co jest dobre, taka... się szybko kończy. O, i to jest dobre podsumowanie tak naprawdę. Mimo tego wszystkiego, co tu się działo pierwszego dnia, my się bawiliśmy dobrze, ja się bawiłem bardzo dobrze. Tak, i powtarzasz to, co mówiliśmy. Tak dobrze, że aż po prostu z entuzjazmu dokonałem kilku faili. Ale to nieważne. Ale to się zdarza. A to ja wiem już, dlaczego pijesz. Ale... A może to obrócimy na naszą korzyść? A może jeszcze. Trzeba będzie jakoś pomyśleć. Będziemy musieli pomyśleć. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami, że śledziliście razem z nami Polkon. I śledźcie dalej. Śledźcie dalej, bo wkrótce, oczywiście jak zawsze, kurs na konwent miliony i nasza relacja. Miliony materiałów. Masakrycznie dużo materiałów i fajnych pełna rzeczy. Pełna relacja z całego konwentu. Pełna relacja Was czeka i materiały, które będziemy wrzucali sukcesywnie. Do zobaczenia wkrótce. Żegnają się Elia, Pepcok i Velios. Było nam bardzo, bardzo miło Was gościć na naszym kanale. I pamiętajcie jak zawsze lajkować, subskrybować, komentować. No i do zobaczenia wkrótce. Cześć.